Twój największy sukces jako przedsiębiorcy? Myślę, że inwestycja w maszyny CNC. Twoja największa porażka jako przedsiębiorcy? Myślę, że błędna przeprowadzka na halę, która nie spełniła na, spełni na naszych oczekiwań. W jaki sposób pozyskać nowych klientów? Google Ads i marketing referencyjny. W jaki sposób najłatwiej stracić klientów? Nie dbać o ich interesy. Ile powinien zarabiać w Polsce przedsiębiorca, żeby chodzić z bananem na budzi? Ja myślę, że między 15 a 20 tysięcy. How I Met Your Client, czyli podcast, w którym rozmawiam z wspaniałymi gośćmi, rewelacyjnymi przedsiębiorcami. Dzisiaj moim gościem jest Artur Sobczyk, czyli właściciel firmy SOP Projekt, firma, która zajmuje się projektowaniem konstrukcji stalowych, skrawaniem i obróbką cence. Tak, dokładnie. Bardzo uczyłem, uczyłem się trochę, jak to powiedzieć, w jednym zdaniu, mimo że wiem dobrze, co to jest obróbka, co to jest skrawanie. Dobrze mówię, dalej. Tak, dokładnie. Ja nie wiem, i tyle talentów w jednym człowieku. E, po, powiedz mi Arturze, że bardzo się cieszę, że do mnie przyszedłeś. Bardzo jestem ja zadowolony, się. że e, wcześniej mieliśmy kilka rozmów z osobami, które stricte siedzą w IT. W, w, w projektowaniu stron internetowych, rozwiązań software'owych, a dzisiaj człowiek, który buduje Polskę, buduje, buduje polski przemysł, każdego dnia stawia kolejne podwaliny pod kolejne budynki, wznosisz po prostu na swoich ramionach ten ciężar, jakim jest ten kraj. Tu muszę cię skorygować. Okay. <laughs> Jesteśmy firmą, która robi konstrukcje stalowe, natomiast nie działamy stricte z branżą budowlaną. Nie budujemy budynków, nie wznosimy dużych konstrukcji. E, specjalizujemy się w projektach szytych na miarę, e, bardziej w branży e, automotive e, i, i budowy maszyn. Sop projekt to firma, która powstała już kilka ładnych lat temu. Od czego się zaczęło? E, zaczęliśmy, tak naprawdę osobiście zacząłem tą firmę budować od projektowania 3D różnych urządzeń, maszyn, elementów przemysłowych. Po około dwóch latach e, okazało się, że same projekty nie wystarczą i większość klientów jednak chce mieć i projekt, i wykonanie. Tak? E, z początku próbowałem kooperować wykonanie w zaprzyjaźnionych firmach, natomiast to rodziło masę problemów, z którymi sobie nie radziliśmy. Największy problem? Jak... Termin. Termin, termin. Jak pracuję z podwykonawcami do tych problemów. Jednak jest trochę. Yes. Nie możesz mieć całkowitego nadzoru i kontroli tak. na tym, chyba, że masz go na wyłączność, a to się no, rzadko to zdarza. To się rzadko zdarza, w szczególności jak się z małym, to już tym bardziej chyba niemożliwe. Terminowość przede wszystkim, brak możliwości ofertowania, kolejny problem. Więc jakby zostałem zmuszony do tego, żeby, żeby budować przedsiębiorstwo. Trzy lata temu twarda decyzja, kredyt, leasing, grube zobowiązanie. I początek tak naprawdę podwalin tego biznesu, który dzisiaj możemy. Na, jeżeli mogę zapytać, na jaki kredyt się zdecydowałeś? 400 tysięcy złotych. To już Mówię jest. Mówię o kredycie i leasingu w sumie. To już jest solidne. I... Spore obciążenie jak na, na, na firmę, w której nie ma żadnego pracownika, jest tylko szef i, i sam sobie musi tam poradzić i pracować. Okej, okay, no to powiedz mi: BMW X4 czy, czy jednak e, gwiazda? T, na, co, na, co poszedł, na co poszedł leasing? <laughs> leasing poszedł przede wszystkim. Znaczy, tak. W ogóle to śmieszna sytuacja była, bo tak naprawdę leasingu nie planowałem od dnia pierwszego. Planowałem wyposażenie z Pawalni na co zaciągłem kredyt obrotowy w wysokości 100 tysięcy złotych i jak poszedłem do banku, to się okazało, że tak naprawdę te środki można wykorzystać na wpłatę na leasing, co mnie zaskoczyło jako młodego mm -hmm. przedsiębiorcę, że jest, to, że jest to legalne. No więc zapaliła się lampka i tydzień później już byłem z powrotem w banku z częściową wpłatą na leasing. I to na maszynę, tak? Tak, to... na maszynę CNC, na frezarkę trzyosiową. I kupiliśmy frezarkę, wyposażyliśmy spawalnię. No i potem zaczęła się ciężka praca. Przez rok po 16 godzin w tygodniu, po 8 godzin w sobotę i 8 godzin w niedzielę, przez około 12 miesięcy pracowałem tam praktycznie sam z jednym potem w późniejszym etapie operatorem. Także to, to był ciężki czas na pewno. Brzmi jak typowa historia polskiego przedsiębiorcy, który bierze na siebie duże, duże wyzwanie i postanawia się nie poddać. No wyjścia nie było. W domu trójka dzieci, nie pracująca żona, ja postawiłem wszystko na jedną kartę. a to czemu nie poszedłeś na etat? Czemu się postanowiłeś wiesz, kopywać w, 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 w zobowiązania, w leasingi, w, czy, co to wam kierowało? E, powiem skromnie że troszkę umiejętności własnych. E, miałem duże doświadczenie w obrótce z krawaniem, czyli to jest jakby jeden dział w naszej firmie. Pracowałem kilka lat przy maszynach CNC, jako operator w późniejszym etapie, jako technolog. Potem trafiłem do firmy, w której byłem technologiem odpowiedzialnym również za sprzedaż i byłem też szkolony jako, jako sprzedawca, tak? czyli poznałem już ten jakby e, biznes, tak? czyli jak z kimś się dogadać, żeby doszło do sprzedaży. Czyli orkiestra orkiestra. Trochę tak. Nie dość, że masz fach w ręku, to do tego jeszcze... Do tego przyszła sprzedaż, Do, tak. do tego przyszła sprzedaż, czyli no coś, i... coś najważniejszego, czyli tak. połączenie, połączenie talentu tak. i z, umiejętności I potem, sprzedaży. I potem był taki moment, w którym no, już tej sprzedaży było troszkę dla firmy eee, i, no i zapiła się lampka, nie? Zrób 10% tego dla siebie i żyjesz jak król. Eee, I to jakby już zaczęło gdzieś tam rosnąć w głowie, takie ziarko zostało zasiane i, i, no, i wyrosło, no. SOP Projekt. To firma, która zajmuje się dokładnie czym? Bardzo cię proszę, bo to jest taka pierwsza część naszej rozmowy. Lubimy przedstawić naszym słuchaczom dokładnie, czym się zajmują przedsiębiorstwa moi gości. Nasza firma zajmuje się obróbką, skrawaniem CNC oraz konstrukcjami stalowymi. Co to znaczy? Co się kryje pod takim, e, e, pod ty, tymi wszystkimi stwierdzeniami? Jakbyś mógł powiedzieć, czego ja jako e, firma mogę potrzebować, kiedy do ciebie przychodzę. Okej. Okay. Do nas przychodzi, jeśli chodzi o obróbkę skrawaniem CNC. Przychodzą do nas firmy z branży automotive bądź z innych branż przetwórstwa, które posiadają jakieś maszyny. Często dorabiamy elementy maszyn, które w procesie produkcji ulegają zniszczeniu bądź zużyciu. Są to tematy jednostkowe, często trudne, wymagające jakiegoś indywidualnego podejścia, tak? Więc jakby rynek usługowy w branży obróbki skrawaniem. Druga część to jest konstrukcje stalowe. I Tutaj warto się rozwinąć, bo konstrukcje stalowe to jest szerokie pojęcie na rynku. Tak? Możemy budować mosty, a możemy produkować protezy do, do zębów. Tak? E, więc w naszym przypadku są to elementy bardziej specjalistyczne, też wymagające e, większego zaangażowania w projekt niżeli przy, przy budowie prostych rzeczy. Mówię tutaj na przykład o mostach. Tak? E, to są rzeczy duże, ciężkie. Ale technologicznie powiedziałbym, żeby one były wyjątkowo skomplikowane. Tak? Podaj jakiś przykład. E, na przykład w tamtym roku przyszedł do nas klient z, ze spisanymi na kartce założeniami odnośnie mieszania farb w zbiornikach przemysłowych. E, założenia były wypisane w 10 punktach. E, chciałbym, żeby do środka do zbiornika wjechało mieszadło, naciskam guzik, coś się kręci naciskam drugi guzik, mieszam do wyjeżdża, zbiornik zabieram, oczywiście czujniki, do tego silniki, sterowanie i tak dalej, My z takich założeń e, projektujemy urządzenie, oczywiście konsultujemy wszystko z automatykami e, i jakby przedstawiamy klientowi gotowy projekt, on go akceptuje bądź nie, e, jeśli nie akceptuje, no to dlaczego wprowadzamy zmiany, jakby druga runda, i potem wdrażamy projekt do produkcji i klient finalnie dostaje urządzenie gdzieś, które spełnia jego oczekiwane założenia. Czy one będzie wyglądać tak, jak on chciał? Na bazie, na etapie projektu jesteśmy w stanie to zweryfikować, tak? Ale na pewno będzie spełniać założenia, które napisał na pierwszym spotkaniu na kartce. My dzisiaj tutaj też projektowaliśmy, nie wiem czy widzisz ta ściana to jest. Yy... To będzie efekt wielu, wielu prób i godzin spędzonych na pro, projekcie przestrzennym. U, u, ustawienia tych, nie, tych, ty, tych figur, bo wcześniej w ogóle byliśmy po drugiej stronie pokoju, jeszcze nie miałeś okazji zobaczyć nie, żadnego podcastu, ale wydaje mi się, że jesteś pierwszym gościem, który może powiedzieć, że mm -hmm, jestem, na, jestem na o wiele lepszym tle. <laughs> Także dobrze, potwierdzam. Potwierdzasz, akceptujesz tło, to. Akceptuję się tytuło. To się yy, bardzo cieszę, Arturze projekt to firma, która się bardzo dynamicznie rozwija, dlatego też tu jesteś, dlatego, dlatego chciałem z tobą porozmawiać, bo e, rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy myślą perspektywicznie i myślą o wejściu na nowe rynki, myślą o ekspansji również na rynku krajowym, ale o wykorzystaniu e, dodatkowych narzędzi. Powiedz mi, e, gdzie chcesz być za te trzy e, lata? Co planujesz, co w najbliższym czasie i dlaczego ten kierunek? E, jeśli chodzi o nasz rozwój, to mamy tak naprawdę na ten moment e, dwa może trzy kierunki które chcemy obrać a być może obierzemy wszystkie naraz zobaczymy jakie będą możliwości jaka będzie też sytuacja na rynku na pewno jedna najważniejsza duża hala z dużą suwnicą i z większymi maszynami do obróbki skrawaniem to jest pierwszy i najważniejszy kierunek robienie większych konstrukcji generalnie mamy dużą wiedzę mamy dobrych pracowników natomiast brakuje nam miejsca i brakuje nam możliwości technicznych żeby zrealizować fajny temat druga rzecz maszyny do cięcia stali i obróbki plastycznej lasery oraz prasy ogromny wydatek dla przedsiębiorcy ale gdzieś za rok za dwa musi to być bo wydajemy olbrzymie pieniądze w kooperacji w tych, w tych tematach no i trzeci kierunek który, nad którym pracujemy tak naprawdę teraz jest to może mniejszy na tym etapie ale, ale poboczny jeszcze jest to Sprzedaż detaliczna w sklepie internetowym, projektów, które sami wykonujemy. Na tym etapie są to meble warsztatowe, na późniejszym być może jakieś regały do firm przemysłowych. Nie wiem jeszcze do końca, jakie produkty w tym sklepie będą i co będziemy mogli robić, ale chcemy powolutku ruszyć z takim, z takim sklepem i zobaczyć, czy będzie jakiś odzew ze, ze, ze strony rynku na, i czy będą potrzeby. Biorąc pod uwagę to, co stało się w przeciągu ostatnich kilku lat, tak naprawdę dwóch, czyli przerwanie łańcuchów dostaw, brak dostępu nowych części, nowych podzespołów w wielu, wielu tak naprawdę branżach i gałęziach przemysłu, no chyba było dla Was jako firmy, która zajmuje się tworzeniem takich elementów tutaj na miejscu, na zlecenie klienta, pod projekt klienta, dużym, jakby to powiedzieć, dużą możliwością na, na, na to, żeby urosnąć? Myślę, że tak. Same przerwanie łańcuchów dostaw jakby nie zablokowało nas w produkcji. Jesteśmy jeszcze zbyt mali, żeby, żeby mocno nas to dotknęło. Na pewno odczuliśmy wzrost cen, ale też uważam, że był to dla nas plus, ponieważ rynek się troszeczkę zresetował ludzie zamawiali elementy różnego typu przez kilka lat, wiedzieli ile one kosztują, wiadomo wahanie ceny może być plus, minus 5%, a tak naprawdę teraz wszystko zdrożało kilkukrotnie i, i, i tak szukają nowych, nowych dostawców. Nie wiedzą, czy to ma tyle kosztować, czy nie, więc pytają na rynku u innych, tak? Jeśli już u nas pytają, no to jeśli wejdziemy w jakąś interakcję między sobą, to często dochodzi do sprzedaży. po prostu... My się mocno interesujemy klientem, tak? Gdzieś, gdzieś stare... A to za chwilę porozmawiamy, a, za chwilę przejdziemy do tej części sprzedażowej, okay, nie wybiegajmy okay. w przód, a już trochę rozmawiamy, dlatego myślę, że to jest bardzo dobry moment, moment, żeby zaprosić cię do pierwszej takiej głównej części naszej rozmowy, sales, czyli sprzedaż. Moi drodzy, was też zapraszam, widzimy się już za sekundę. How I Met Your Client, czyli podcast, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy inwestują, którzy starają się zmienić świat, zmienić swoją branżę. Dzisiaj moim gościem jest Artur Sobczyk. Witam Cię, Arturze. Artur czyli z firmy SOP Projekt, firma, która zajmuje się konstrukcjami, budowaniem, tworzeniem, projektowaniem konstrukcji stalowej, obróbką i Tak Dobrze to powiedziałem. Myślę, że tak. Za każdym razem mi się <noise> wydaje. Mi Jestem przekonany, że potem nie zdisują w komentarzach, ale, e ale już tam. Wy bądź, bądźcie wyrozumiali. E A dużo, e jesteśmy po przy, przy tej części właściwej, czyli Sales, czyli sprzedaż. Coś, co mnie żywo interesuje i bardzo żywo interesuje też naszych słuchaczy, dlatego, że e ja nie ukrywam, e że ten podcast ma e znaleźć odpowiedź, czy odpowiedzi na pytanie, jak sobie poradzić na trudnym rynku, konkurencyjnym rynku, co zrobić żeby sprzedawać więcej? Co zrobić, żeby sprzedawać lepiej, wyżej marżowo? I te pytania chciałbym Ci właśnie zadać. W jaki sposób Ty pozyskałeś swoich pierwszych klientów? Swoich pierwszych klientów pozyskałem tak naprawdę ze współpracy po, z poprzednich jakby firm, natomiast to nie było tak, że ja się wyniosłem z firmy i zabrałem sobie klientów jakiś i, i, i zrobiłem problem mojemu byłemu pracodawcy. Bardziej zauważyłem potrzeby które ci klienci mają, które wykraczają poza możliwości firmy, w której pracowałem i skupiłem się dokładnie na tym. Więc jakby początek był taki, że mieliśmy dwóch, trzech klientów takich, którzy zamawiali. A potem po prostu rozwijaliśmy to. E, krótko po tym e, zainwestowaliśmy w kampanię Google e, i był troszeczkę odzew, coś tam się działo, czyli się strona do tego. I tak naprawdę przez pierwsze półtora roku się to powoli kręciło. Około półtora roku temu zainwestowaliśmy już troszeczkę większe środki na, na Google? Eee, zainwestowaliśmy też w marketing, jeśli chodzi o. Ja nie jestem marketingowcem, tak? Więc ja jestem, także będę. Super. Bę, cieszę się. Będę grillował. Dobrze, zrobiliście te Google, a ile wydajecie teraz na Google acy? Teraz wydajemy około 3000 miesięcznie. To nie są duże pieniążki. W... Ale lokalnie rozumiem. Tak, lo zdecydowanie lokalnie. Zdecydowanie lokalnie. I ile lidów Wam przynosi taka kampania miesięcznie? Eee, musiałbym się zalogować i. A tak i... średnio. Już to jest bardziej ja powiem... 10, czy bardziej 100, czy bardziej 1000. Ja powiem tak, codziennie mam przynajmniej dwa zapytania z nowej firmy. Wspomniałeś o Google Adsach, Super. Bardzo się cieszę, że jesteś świadomy tego narzędzia. Natomiast yy, poza tym wspomniałeś jeszcze o innym rodzaju yy, pozyskiwania klientów. Marketing referencyjny. I to jest yy, opiera się przede wszystkim na relacyjności. Tak, dokładnie. Robisz dobrą robotę. Polecają cię. Tak, jak, jak zbierasz referencje? Czy faktycznie pamiętasz o tym, żeby po każdej takiej realizacji poprosić klienta o to, żeby zostawił ci, skropnął ci jakąś referencję, czy to bardziej chodzi o to, żeby to on marketingiem takim szeptanym mówi swoim znajomym? Myślę, że przede wszystkim szeptanym znajomym. My po zrealizowanej inwestycji zawsze kontaktujemy się z klientem. Nieważne, czy ją zrobiliśmy dobrze, czy ją zrobiliśmy źle, czy czujemy na jakiejś płaszczyźnie jakieś niedociągnięcia. Zawsze dzwonimy i zawsze pytamy, czy jest wszystko w porządku, tak? E, angażujemy się mocno w tematy, które, które realizujemy. Ściągamy z klientów problemy i to jest chyba kluczowe w budowaniu relacji e, i w pozyskiwaniu nowych klientów. Jakie problemy byś zdefiniował? Takie problemy w bym swoim, W tym swoim procesie. Realizujemy na przykład projekty, jedne, o których mówiłem wcześniej, w których musimy sami jakby coś zaprojektować, stworzyć i wykonać dla klienta i wtedy wszystkie problemy są tak naprawdę po naszej stronie, klient nawet nie wie, że one istnieją. Drugą płaszczyzną są projekty, które dostajemy już gotowe od klienta. Często, gęsto nie są to projekty, które tworzył konstruktor, którego ma zatrudnionego, zatrudnionego klient. Tylko jest to też zewnętrzna firma, a tak? Albo jest to już po, po którejś firmie z rzędu ta dokumentacja. E, no i wychodzą problemy. Na przykład są elementy, których się nie da zakupić. E, są elementy, które są bardzo, bardzo drogie w wyprodukowaniu, a w naszej opinii mogłyby być w prosty sposób przeprojektowane i moglibyśmy zaoszczędzić dużo kasy, czy dla nas, czy dla klienta. jest tu jakby dbanie też o jego interesów, nie? E, Same rozwiązanie problemu, mieliśmy ostatnio sytuację taką, że projektant sobie zażyczył zaworów z bardzo, bardzo, bardzo drogich na bardzo, bardzo wysokie ciśnienie, które na rynku były niedostępne ze względu na właśnie łańcuchy dostaw, o których już rozmawialiśmy mhm. ostatnio. Termin realizacji projektu 3 miesiące, termin dotrzymania zaworów 8 miesięcy. Co mogliśmy zrobić? Mogliśmy zadzwonić do klienta i odpisać, nie realizujemy projektu, jest to nie do zrobienia, mhm. rozwiążcie problem, przyjdźcie do nas, tak? Nie. My dzwonimy, my szukamy, my znajdujemy, my dajemy specyfikację techniczną, dlaczego w naszej opinii ten zawór będzie spełniał wymagania. W pewnym sensie podważamy projektanta, pytając, a dlaczego akurat to? Przecież widzimy ze specyfikacji na przykład pompy, że ten zawór wcale nie musi być taki. Mógłby być spokojnie zamiennik o połowę tańszy. Jednym słowem tak? myślicie? myślicie tak. Że to za Przede wszystkim myślimy, ja powiem szczerze, że e, mam wrażenie takie, że jeśli ktoś u nas zleci jakiś temat, to ma taki troszeczkę święty spokój, tak? My okay. się staramy te problemy gdzieś rozwiązywać, brać na siebie. Ludzie to doceniają. Często współpracujemy z dyrektorami firm, kierownikami. Oni są zagonieni, oni mają dużo na głowie. Dopilnowanie takiego projektu, szczegół po szczególe, co, dlaczego, gdzie. To jest dla nich dodatkowa praca w tym całym w całym ogromie obowiązków codziennych. Więc jeśli my możemy coś z nich wziąć i rozwiązać to u siebie, jest to zdecydowanie e, doceniane. Co uważasz za takie najtrudniejsze w całym procesie sprzedaży? Podkreślenie e, korzyści współpracy z nami. Ponieważ konkurencja jest duża. Konkurencja jest duża. Trudno się wyróżnić. Trudno się wyróżnić, ale jak już się wyróżnimy, jak już się uda zrobić choćby drobną sprzedaż, to z reguły już następuje następna, następna, następna. Właśnie o to chciałem zapytać. Jak masz cały proces sprzedaży ułożony, to który z tych elementów wydaje ci się najważniejszy? Myślę, że pierwszy kontakt. Pierwszy P kontakt, mocne zainteresowanie się tematem i mocny angaż. Z bo, wymaga naszej str... bo wymaga czasu. Tak, bo wymaga to czasu, ale pokazanie klientowi, że jeszcze nie chce kupić. Ja tylko pytam. Ale już mocne zaangażowanie z naszej strony pokazuje klientowi, jak gościu, jak Ty się zainteresowałeś tak tematem, którego nawet nie wiesz, czy dostałeś, to jak będzie, jak ci go zlecę, nie. Więc jakby w mojej opinii ten pierwszy kontakt jest najważniejszy. I rozumiem, że ty jesteś za niego odpowiedzialny. E, tak. Ostatnio troszkę pomaga moja koleżanka Daria. Pozdrawiam. E, natomiast zdecydowanie. Ja. ja jestem tą osobą techniczną, która potrafi klienta jakby przekonać, że, że my to, to właściwy wybór. Rozmawiałem ostatnio chyba z Jakubem, królem z it w August, też pozdrawiam i rozmawialiśmy o tym, jak zmienia się z jednej strony procentowa konwersja LIDA w klienta w momencie, w którym founder przedsiębiorstwa... Przestaje się zajmować sprzedażą. I wtedy musisz mieć, patrząc na statystyki, musisz mieć po prostu o wiele więcej tych lidów, bo niestety spada ten poziom. Spada. Tak, jest to, jest to moment, którego ja się zdecydowanie boję. Mam dokładnie tak samo, cały tak, czas się... Ale wydaje mi się, że to jest po prostu etap. To jest jakiś etap, teraz, który mi spędza sens powiek. Poczekajmy 5 lat. Myślę, że będą inne problemy, na którymi się będę zastanawiał. Nie będzie wody na świecie na przykład, przykład bo tak? będzie wojna albo, z Rosją. Albo w ogóle gazu nie będzie i prądu, tak? <laughs> Dokładnie zostanie. Zgasić te maszyny i. A, wtedy zostanie ci dużo stali, będziemy sobie budować takie domki. Będziemy dutować. A, będziemy dutować, <laughs> będziemy robić rzeźby. <laughs> Ech, dobrze, nie bądźmy fatalistami. My tutaj bo To jest optymistyczny podcast. E, mówimy o tym jednak, e, patrząc, patrząc w przyszłość, mówimy o tym, jak e, sprawić, żeby było nam jednak lepiej e, niż, niż gorzej. E, dobrze, czyli pozyskanie e, klienta, pierwszy kontakt, to dla. Znaczy, pierwszy kontakt to jest dla ciebie e, najistotniejszy z elementów. E, w jaki sposób pozyskujesz, w jaki sposób ten sprzedaż e, prowadzić rozmawialiśmy, że na chwilę obecną, to są google Googleacy, tak. to są referencje. E, i czy y, widzisz w swojej, nie, w, w swojej branży jakieś metody sprzedaży, które chciałbyś również wprowadzić do swojej firmy? Myślę, że tak. E, jedną z metod jest taki tradycyjny handlowiec jeżdżący. Dalej? Myślisz, że, że, że dalej? W naszej branży jak najbardziej. Okay. E, myślę, że nie w, w kierunku projektów, które robimy, bo to raczej trzeba... Ciężko trafić, żeby akurat handlowiec powiedział, w tym momencie, w którym, w którym firma planuje coś zrealizować, mhm. tak? Natomiast my idziemy też w kierunku wycinarek laserowych i obróbki skrawaniem i są to często projekt, elementy, detale, które są w staj produkcji w jakichś firmach. Taki handlowiec jeżdżący, który może się tam dobić, porozmawiać, przedłożyć ofertę, ma dużą szansę na, na ściągnięcie jakiejś dodatkowej roboty. Więc to jest jakiś, powiedzmy, Pierwszy kierunek. A kolejnym zdecydowanie rozbudowa Google Ads o kolejne rejony, regiony w Polsce. No i gdzieś w przyszłości zdecydowanie na zachód. Natomiast to też się wiąże z zatrudnieniem do firmy kogoś, kto rozmawia w danym języku, rozmawia technicznie w danym języku, jest specjalistą i technologiem. Jeszcze w tej dziedzinie, więc bardzo, bardzo wyszukana to będzie musiała być osoba z dużym, z dużym naprawdę doświadczeniem. A czy to brzmi ten... drogo? No, brzmi drogo, właśnie dlatego, e, dlatego na to przyjdzie czas, tak? No i potem oczywiście też kampania na, na zachód, e, strona w innym języku. A jak myślisz, który kierunek Ciebie ci najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o ekspansję? No, gospodarka polska jest tak mocno związana z gospodarką niemiecką, że to chyba nie, jakby najważniejszy dla nas kierunek. Poza tym jeszcze myślę Czechy. Fear Deutschland. Tak, no, Fear Deutschland, jak to mówi, jak pan Donald Tuzy zaprasza. No, robimy sporo elementów, które, które u nas są wyprodukowane i klient ja po prostu przepakowuje i jadę na zachód. Tak? O to zapytam od razu. Jakich klientów najbardziej nie lubisz? Co cię najbardziej denerwuje w, w, w takich kategorii? Ja ich do... nazywam mędziarze. <laughs> tak. To są klienci, którzy dzwonią na przykład. I... Zadają pytanie. Jak, ja, jak ktoś mi zadaje pytanie. Dzień dobry, czy wy spawacie? Tak ja już wiem, że już jest kłopot. Okay. E, czy wy spawamy, to znaczy, że gościowi się rozwaliła Brama na, na, na garażu Aha. albo furtka na ogród? Detaliści. Nie? Tak, detaliści, to jest moje przekleństwo. Nie mówię, że wszystkich tak traktuję, bo, bo są niektórzy mili, przychodzą do biura, nieskromnie spytają, dzień dobry, bo mi się tu popsuło, czy możecie mi nagwintować? Mhm. Robimy to za darmo, powiem szczerze. Przychodzi gościu, zepsuła mu się piasta w kole, daj tam, idź na zakład, chłopaki ci zrobią. Jak to jest 5-10 minut, nic za to nie liczymy, na zasadzie takiego po prostu pomocy człowiekowi, o tak bym to powiedział. Natomiast no, nie lubię detalistów, Centusiów, <noise>, którzy przychodzą i myślą, że wyprodukowanie bramy na garażu jest tańsze niż zakup bramy w firmie, która się specjalizuje w produkcji bram i ma najtańsze materiały, <noise> najtańszą technologię, bo ma wysoko wyspecjalizowanych pracowników plus technologię. No jakby nie ten kierunek. Ja myślę, że to jeszcze pokutuje to takie przeświadczenie z dawnych, z dawnych tak, lat. Tak, myślę, że... że kiedyś szło takie rzeczy robić, że tak powiem, na fuchę troszkę za darmo, troszkę na plecach dużego Ale, przedsiębiorstwa, właśnie to na kradzionym materiale, tak? Wydaje mi się, że ludzie po prostu zapomnieli, skąd się brały te tanie właśnie, materiały, że tam po godzinach, no właśnie w zakładach produkcyjnych. No to była kradzież, no trzeba to nazwać. Albo kradzież, imieniu. albo wiesz, siedzieli, siedzieli tam, no bo to była kradzież dalej, była no, kradzież, siedzieli w środku i sobie taka... coś tam robili, A. nie, dla, na, na, na lewo, to sto, słuchajcie, to stąd się brały e, tańże tańsze rzeczy, normalnie jest to niemożliwe, <laughs> ponieważ produkty kosztują tyle samo, Właściwie Oczywiście. dla każdego. Ludzie kosztują wszędzie właściwie tyle samo już teraz. Chyba, że będziemy robić naprawdę gdzieś tam w głębokiej Azji. I tak naprawdę, jedyne, czym można konkurować, to jest jakość, terminowość, tak. Myślę, fajna, tak. o, fajna obsługa klienta, jakieś Zdobanie. rzeczy, które do, dodajemy do tej usługi i są, one sprawiają, że, że, się, że się wyróżniamy. Cena. no Teraz jest, jest trudno, żeby to była ta przewaga rynkowa. Myślę, że tak. Cena nie jest najważniejsza. W mojej opinii nigdy nie była. Pracowałem w firmie, która biła absolutnie wszystkie rekordy sprzedaży z roku na rok. Od kilkunastu lat, zawsze będąc 20% droższym od rynku. I, i, i zawsze udawało się tę sprzedaż w jakiś sposób dopiąć. Natomiast było dużo innej wartości dodanej. Mhm. Był szybki termin, było pięknie spakowane, zawsze dobrze policzone, opisane, oetykietowane dużo wartości, która nie jest droga, ale wymaga sporej organizacji. Yy, I w mojej opinii to jest ten klucz, żeby, żeby gdzieś tego klienta tam zadowolić i, i żeby tą sprzedaż rozwijać. O to, to zapytam. W takim razie sam wilka z lasu. Ty nie boisz się tego, że jak będziesz miał tak samo zdolnego pracownika, jakim ty byłeś w poprzedniej firmie, tak. to on też popracuje dwa lata i powie Artur, słuchaj, fajny jesteś, ale idę robisz to na swoje. Dokładnie może tak być. Jestem tego świadom. Trzeba robić tak, żeby tych ludzi nie było za dużo, żeby w jednym, powiedzmy, dziale technologii nie było trzech na czterech, aż tak mega ogarniętych ludzi. Natomiast tu jest dużo motywacyjnych rzeczy. Ja powiem szczerze, że ja być może nie zwolniłbym się z firmy, w której pracowałem, gdyby była możliwość awansowania i gdyby była możliwość mojego Większego rozwoju. Ja potrzebowałem coś zrobić. W każdej firmie, w której pracowałem, ja robiłem więcej niż musiałem. Zawsze się angażowałem w jakieś projekty dodatkowe, w jakiś rozwój, we wdrażanie czegoś, tak? Być może jakby zostało mi zaproponowane kiedyś stanowisko za lepsze pieniądze, które by mi pozwoliło swobodnie działać, no to być może bym tam pracował do dzisiaj. Drodzy przedsiębiorcy, jest to trudne, jest to niby też oczywiste z jednej strony, ale ja, trudno do zrealizowania, bo w momencie, w którym masz jednego czy dwóch pracowników, jest ok. Można do, do nich podchodzić bardzo indywidualnie. Jak masz 30 albo 50 i musisz każdemu zapewnić taką indywidualną ścieżkę rozwoju, to jest to po prostu bardzo, bardzo trudne. czasochłonne. Jest to trudne i czasochłonne zdecydowanie. E, powiem tak, jeszcze nawiązując do, do tego etatu. Ja uważam, że dobry etat nie jest zły. Jeśli ktoś ma dobry etat za dobre pieniądze, to on o 16 jest wolnym człowiekiem. Więc nie zawsze przejście na firmę jest dobrym rozwiązaniem. Wracając do e, mojej obawy, czy ktoś kiedyś może zrobić jakiś tam hop i mi uciec z firmy, biorę to pod uwagę, ale na bagażu swoich doświadczeń e, nie uważam, żeby to był znaczący kłopot dla dobrze rozwiniętego i sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Ja się zwalniałem z kilku firm, gdzie miałem naprawdę dużo klientów, miałem ściśle określone obowiązki, miałem jakąś tam część sprzedaży czy część technologii na, na sobie. Te firmy praktycznie nie odczuły mojego odejścia. No może byłeś bardzo wiesz, może byłeś wymienialny. Myślę, że każdy jest wymienialny. Nie ma wagonu, którego się nie da odczuć. No mówią, że niektórzy mówią, że są niepowtarzalni, nie? czy znaczy nie do wystąpienia. Myślę, że po prostu nie, nie byli w sytuacji, w której ktoś ich zamienił chyba jeszcze i tyle. Mogę podać tutaj przykład z waszego doświadczenia. Pracowałem 12 lat temu w firmie, w której byłem operatorem jedynej obrabiarki na, na zakładzie. Potem w późniejszym etapie programowałem, byłem jedynym programistą. Zdecydowałem się odejść. Kierownik powiedział: Artur, nie wygupiaj się, kto to będzie robił. Dyrektor przyszedł: Artur, nie wygupiaj się, kto to będzie robił. Wszyscy powiedzieli: Artur, daj spokój, dostaniesz podwyżkę, zostaniesz. A prezesi zdecydowali, że chce iść, to niech idzie, tak? I wszyscy rozłożyli ręce i kto to teraz zrobić. Ta firma istnieje do dzisiaj. Mi się nie stało. Po prostu trzeba zapłacić krótkoterminowo więcej komuś za usługę, zatrudnić kogoś, ktoś to ogarnie, za trzy miesiące się szuka nowego pracownika, szkoli, podmienia. Mamy temat zamknięty tak naprawdę. To za chwilę też zapytam, czy tylko tak naprawdę wynagrodzeni jest tym elementem, który spaja cię z, z, z firmą na przykład na etacie, czy może nie być również wizerunek takiej firmy? Absolutnie nie pieniądze. Uważam, że pieniądze nie wynagradzają e, trudów. Ale to nie odpowiadajmy jeszcze, tylko zaprośmy ludzi do drugiej części, czyli okay. do wizerunku. Słuchajcie, widzimy się za chwilę. Image, czyli druga część podcastu How I Match Your Client. How I Met Your Client, czyli podcast, w którym zapraszam przedsiębiorców, ludzi, którzy zmieniają świat, swoją branżę i rozmawiam z nimi na tematy związane z marketingiem, ze sprzedażą. Dzisiaj moim gościem jest Artur Sobczyk. Witam Cię, Arturze. Witam. Artur, czyli właściciel firmy SOP. Projekt, firma zajmuje się tworzeniem, projektowaniem konstrukcji stalowej, obróbką oraz CNC. Tak, dokładnie. Arturze, rozmawialiśmy przed chwilą o sprzedaży, sprzedaży z różnych perspektyw, i jakoś ta, jakoś ta rozmowa nam zeszła na tematy pracowników, pracownicze. Zadałem takie pytanie: czy wizerunek, jaki ma firma, wizerunek też wewnętrzny, który budujesz wśród zespołu, ma wpływ na to, że ten zespół czuje się związany z daną firmą i marką? Zdecydowanie ma wpływ. Myślę, że pieniądze nie wynagradzają wszystkiego. Można zarabiać olbrzymie pieniądze i wstawać rano i być nieszczęśliwym jadąc do pracy. Natomiast wizerunek samej firmy to jest coś, z czego pracownicy mogą być dumni. Ja oczywiście jako szef, no to już nie muszę o tym wspominać, ale ja też pracowałem w firmie, która miała bardzo dobry wizerunek, dbała o pracowników, była dobrze zorganizowana. Pamiętam do dzisiaj moment, w którym dostałem wizytówkę swoją własną z imieniem, wiem, ze stanowiskiem, z numerem telefonu. Ja byłem dumny z tej wizytówki, mm -hmm. pokazałem każdemu w rodzinie. I, I mam nadzieję, że moja firma też będzie kiedyś wyglądała tak, że jakiś pracownik awansowany bądź nowo przyjęty, który nie miał wcześniej styczności z taką formą działania, dostanie jakąś tam wizytówkę czy dostanie jakiś telefon i powie, kurczę to jest fajna firma, nie? Mi się podoba te logo, mi się podobają te barwy, mi się podoba w biurze. Kurczę kawa jest za darmo, tak? Chodzi o to, żebyśmy przychodzili razem do pracy rano i wspólnie wszyscy budowali jakąś wartość, tak? I, i to jest jakiś taki kierunek dla nas. Sam, sam wywołałeś mnie do, do, do pytania o, o ten wizerunek, o identyfikację wizualną. Także zapytam, SOP projekt, w jaki sposób i czy, czy, czy to w bólach rodził się wizerunek SOP projektu, czy, czy jednak biorąc? w pierwszej kolejności pod uwagę te czynniki wizualne w jaki sposób przebiegał proces projektowania identyfikacji wizualnej Twojej przedsiębiorstwa? myślę że e, zdecydowaliśmy się na suwmiarkę w logo naszym suwmiarka to jest takie nieodłączne narzędzie zakładów produkcji metalowej czy to konstrukcje stalowe czy to obróbka skrawania. Mhm. normalnie każdy kto robi coś z metalem związanego musi mieć suwmiarkę e, więc wpadłem na pomysł że kurczę, no to by się tak fajnie kojarzyło tak a czyli rozumiem, że to ty wymyślałeś? Ja nadałem kierunek. Ja nie jestem grafikiem, nie jestem marketingowcem, ja nadałem kierunek. Natomiast współpracowałem parę lat wcześniej przy innym projekcie, takim też dość ciekawy, próbowaliśmy Google VR na rynek wdrożyć. I tam spotkałem dużo fajnych ludzi, młodych ludzi właśnie z marketingu. I jakby oni mi pokazali, jak robić zdjęcia produktów, jak, jak tworzyć logo, stronę internetową. Dla mnie to było totalnie coś nowego. No i oczywiście, no, gdzieś tam, e, jak to się mówi, koneksje zostały, więc zaraz tam telefon, mówię, Ola, czy możesz mi pomóc, bo potrzebuję stworzyć logo firmy, nie? I od czego zaczął grafik? Pamiętasz ten proces? No najpierw potrzebował informacji od nas, co nas w ogóle interesuje, tak? Mm. Czy to ma być, czy to ma być coś okrągłego, czy, czy, czy jakieś, jakby musieliśmy nadać kierunek temu, więc ja zaproponowałem, piktogram e, słówmiarki i gdzieś tam umieszczona nazwa firmy. Jakby, jakby jeden element. E, Ola przygotowała 20 różnych propozycji. Wybraliśmy powiedzmy trzy. Nad tymi trzema jeszcze popracowała. Do tego jakieś e, zestawienia kolorystyczne, e, grafiki na różnym tle, na jakiejś tam kartce, na zeszycie, na jakiejś naklejce. Tak, żebyśmy mieli też taki pogląd, jak to będzie wyglądać e, już w użyciu, tak? No i zdecydowaliśmy się na jeden z tych projektów, i tak sobie został do dzisiaj. A rozmawialiście w ogóle o grupie docelowej i o tym, kto jest waszą, do, do kogo ma to logo trafiać, kto ma, kto ma patrzeć, dlaczego i czym Myślę, się ma że się na, tamtym etapie nie. na tamtym etapie nie. nie tak? Myślę, że świadomość marketingowa na tamtym etapie była zdecydowanie mniejsza niż teraz. Nie robiliśmy takich badań. Wtedy najważniejsze było to mieć jakiegoś jednego, dwóch klienta i po prostu działać. To jest niesamowite, bo e, to już jest chyba moja szósta rozmowa e, i faktycznie za każdym razem podpytuję o to samo, czyli jakie były te początki, jak wam udało się zaprojektować logo, jak padliście na nazwę. I za każdym razem jest dokładnie tak samo. Tak, tak czyli po prostu ten właściciel czy, czy founder siedzi, mmm, no tak, tak wymyślaliśmy i tak, tak, tak pomyślałem, żebym. Mi się to na przykład e, kojarzy z ze wilkiem, a mi się to kojarzy z czymś, ja bym, ja bym chciał tak. E, ta metodologia jest za każdym razem bardzo, bardzo podobna, czyli wychodzi od środka, wychodzi od, od, od właściciela firmy tak. czy założyciela, i potem emanuje na zewnątrz, e, gdzie normalny proces. Projektowy właśnie wy wygląda zupełnie na odwrót. <noise> ale jest to, ale, ale... Jest, to, jest to taki błąd początkujący, który jest zawsze wiecznie powtarzany, bo ja zrobiłem dokładnie tak samo na, na samym początku. Czyli po prostu była burza mózgów, siedzieliśmy w jakiejś, w jakiejś ekipie i wymyślaliśmy, z czym byśmy się chcieli kojarzyć, co nam się podoba. A dopiero potem, potem przeszliśmy ten proces. W sposób właściwy. Dobrze, to SOP projekt. Z czym, z czym się kojarzy? Jaki wizerunek staracie się wytworzyć jako, jako firma na zewnątrz? Jakimi narzędziami to, to osiągacie cele? Nie wiem, co mam odpowiedzieć. <grymne> <grymne> jakie narzędzia pytasz, bo nie e bardzo rozumiem. Pewnie pewnie. Czy świadomie tworzycie komunikaty jako firma, z którym wodzicie na zewnątrz, to znaczy, czy korzystacie z Facebooka, w jaki sposób, czy na samym Facebooku również staracie się właśnie pokazać firmę w jakiś, w jakiś, w jakiś określony sposób, podkreślić charakter firmy. Czy raczej y, na razie z, wiesz, zabija was bieżączka, y, publikujecie rzeczy związane z nie wiem, bieżącą ofertą i nie tworzycie tej, 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 tej tylko, wiesz, nie opowiadacie o marce? Mm -hmm. e, myślę, że jeszcze o marce nie opowiadamy. E, wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze troszeczkę za mali, żeby tak mocno inwestować w samą markę. Mm -hmm. Na tym etapie publikujemy, co możemy na, na mediach społecznościowych z bieżących realizacji i, i z tematów, które się gdzieś tam przewalają przez naszą halę. Na co ja zwracam uwagę i gdzieś mówię klientom, no to te słowo klucz u nas, projekt, pomysł, realizacja, tak? Mm -hmm. Czy pomysł, projekt, realizacja. To jest coś, co nas wyróżnia. Powiem szczerze, mało jest firm, które, które umie to zrobić naraz. Czyli macie już jakieś wyróżnik marki, macie coś, tak, co, mamy. Co, co, co was charakteryzuje, co sprawia, że inaczej, to, to jest z jednej strony hasło, z jednej strony filozofia firmy, tak. z trzeciej jeszcze no, faktycznie wasz proces y pracy. Tak, zdecydowanie e, powiem więcej. Gdyby nie możliwość projektowania, to ta firma nie wyglądałaby tak, jak wygląda teraz. Mhm. E, czyli ten, te, te pierwsze słowo. Tak, tak naprawdę od tego się wzięło całe, całe, cały ten lid. Pomysł klienta, tak, nasz projekt, i tu jest, tu jest to, co nas wyróżnia na, na, na tle innych firm. Te angażowanie się w ten projekt, przyjechanie, pogadanie, dopracowanie tego projektu, zaproponowanie rozwiązań klientowi, to jest to, jest to co doprowadziło do, do tego ludu. No i realizacja, no to już powiem szczerze, jak już trzy tygodnie rozmawiamy o projekcie, to rzadko kiedy się nie kończy realizacją. Czyli... Więc tak jakby powstał ten pomysł, projekt, realizacja, pomysł klienta, nasz projekt, wspólna realizacja. Popatrz, masz hasło. E, masz hasło, masz masz pomysł na to, w jaki sposób pokazać też i, i na stronie i e, przy, przy wykorzystaniu e, innych narzędzi to, co jest mega, mega istotne, bo ja nie ukrywam, że ja przed całą rozmową też googlowałem, szukałem, Świetnie, e, czytałem i powiem szczerze, że to mi nie wybrzmiało, to nie było coś, co złapałem od razu, e, a jest mega istotne z tego, co e, właśnie słyszę. E, dziękuję za uwagę. Myślę, że ciekawa lekcja i postaram się na tym skupić, bo wygląda na to, że, że jest to ważne. Ja tak jak mówię, ja nie jestem marketingowcem, ja się tego uczę, uczę się od niedawna, dużo czytam, więc każda uwaga jest dla mnie cenna. Właśnie to jest moje pytanie, bo to nie jest ani złe, ani dobre. To jest tak po prostu się dzieje, że często firmy, które są na pewnym etapie rozwoju, na przykład na tym takim, gdzie jeszcze nie osiągnęły kolejnego wiesz, tego sufitu, czy obrotowego, czy, czy jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników, z bardzo wieloma rzeczami muszą sobie radzić same. To znaczy, ty jako właściciel musisz nie dość, że nadzorować projekty, rozmawiać z klientami, sprzedawać, obrabiać leady, e, no, pilnować absolutnie wszystkiego w tej firmie. I do, tego, I do tego jeszcze mi mówisz, że musisz wieczorami siedzieć, czytać o marketingu i, e, i szukać. Jak to wszystko pogodzić? Jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze? Gdzie znajdziesz na to czas? Trzeba to chcieć robić. <laughs> Tak prosto. Ja, ja proste. to lubię robić. Dla mnie rozwój tej firmy to jest i pasja, i obowiązek, cel, misja, wszystko. Moje ja, życie. Ja, tak, moje życie. Ja, ja jestem w pracy, ja, ja ślęczę, ślęczę przy, przy mailach, przy ofertach, przy zamówieniach. Wychodzę, przyjeżdżam do domu, zjem obiad, siadam, biorę telefon. O, obróbka skrawania, jakaś ciekawa maszyna, nie? O, to sobie obejrzenie. O, tutaj jakiś jest podcast odnośnie spółki, bo tutaj Szenowy Ład nas mocno zaskoczył. Mhm. Jak wszystkich zresztą, więc e, kolejny etap dla przedsiębiorcy. No, musisz się nauczyć prowadzić spółkę, tak? więc to, to jest kolejna rzecz, którą ja się uczę, przy okazji uczenia się marketingu, to jeszcze, jeszcze wałkujemy spółkę, ale mi to nie sprawia trudności, powiem szczerze. Ja kiedyś się nie lubiłem uczyć, rzucałem kamieniami w szkołę, jakbym miał te zaangażowanie. Co mam teraz w szkole, to bym była prymusem dosłownie. Ja ci nie płacili w szkole. No właśnie, <laughs> chyba dlatego, nie? Natomiast dzisiaj mnie to, mnie to po prostu cieszy. Mhm. To jara. Ja cały dzień mogę siedzieć i, i, i patrzeć, co ty zrobić, co wprowadzić, co zrobić. Możesz zmienić, pozdrowić co, teraz, teraz swoje nauczycielki ze szkoły. No pozdrawiam. <laughs> Które teraz Myślę, są... że, że raczej, raczej się nie spodziewają tego, e, co zrobiłem, gdzie jestem i ile jeszcze tak naprawdę przede mną, to myślę, że większość raczej w to nie wierzyła. E, sam jak popatrzę na to, co, co się działo w, w liceum, to no, ciężka sprawa. Ja to, wiecie, w 100% rozumiem. Ja akurat byłem dosyć pilnym uczniem, tylko bardzo leniwym, bo bardzo szybko zrozumiałem, że Wystarczy, że poświęcę tam 5% swojego czasu na to. Mam, 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 miałem jakieś dobre oceny, ale faktycznie myślę, że większość nauczycieli czy nauczycielek nie spodziewałaby się, że, że finalnie jesteśmy tutaj, gdzie, gdzie, gdzie jesteśmy. I to jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę to, że jednak szkoła, czy tam wejście w ten, w ten, ten obrzydliwy pruski model edukacyjny. W którym ci każą uczyć się dokładnie tego samego według tak. jakiegoś jednego programu, to nie jest najlepsze rozwiązanie Och, z możliwych. Chciałbym tutaj zdecydowanie dodać, że e, ja na dzień dzisiejszy strasznie lubię się uczyć nowych rzeczy. W ogóle nowości dla mnie to jest, jak e, ja mogę rok mm. wdrażać system, a ktoś mi przyjdzie, i powie, dobra, robimy ten system od nowa, bo jest lepszy. O, młoda na mój, nie? Dla mnie bomba. To ci bardzo Ale... polecam pojechać w, w, w tym roku, jak będą podwierane jakieś targi e, międzynarodowe. Takie technologiczne. Mm -hmm. Ja dopiero w przy zeszłym roku zacząłem jeździć. Ja i... jeżdżę po wszystkich targach jeździć? technologicznych z mojej branży. Są okay. trzy główne w Polsce, plus jedne w Niemczech, chyba w Hanowerze. Mm -hmm. Tam jeszcze nie byłem, natomiast już planowałem wyjazd w ten rok covidowy, okay. ale się wysypało. Natomiast w Polsce odwiedzam zawsze, wszystkie targi trzy razy w roku jestem, ale jeszcze nawiązując do tej edukacji, tak, 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 tak. to Eee, ja lubię się uczyć, ale ja się uczę praktycznie. Ja muszę z kimś rozmawiać. Jak ja usiądę z kimś do stołu i porozmawiam, ja się dowiem mnóstwo rzeczy, ja zadam pytanie, mnie coś zainteresuje, tak? Eee, czasami próbuję czytać jakieś artykuły, i, i po piątej stronie już to do mnie nie przemawia. Czyli jakby ten system nauczania w szkole, w którym my mamy książkę, mhm. my czytamy tą książkę, nie potrafimy zadać pytania, coś nas nurtuje, nie umiemy przejść dalej, bo się gdzieś zablokowaliśmy. Kompletnie nie dla mnie. A ja przy tym usypiam. Nie? Ale jak postawicie mnie przed jakąś maszyną, to ja mogę tam dwa tygodnie stać i mi gościu może tuc do głowy i pokazywać, i ja to chłonę jak gąbka, nie? E, więc dla mnie te czasy, które są teraz, gdzie mamy dostęp do wiedzy przeogromny, tak, e, za pośrednictwem platform, e, no to to jest, to to jest kierunek, na którym ja właśnie e, błyszczę, tak. Jakby taka forma nauczania była w szkole. No to wtedy pewnie bym był prymusem. Kiedy ty Natomiast... masz na to czas? Kiedy masz na to czas? Jeszcze, jeszcze powiedzieliście przed chwilą, że masz trójkę dzieci. Tak, jak ty to, jak ty to robisz? Zdrać nam sekret, sekret, błagam. <laughs> <laughs> ja nie mam dzieci, nie mam czasu. E, wiesz co? Myślę, że e, teraz też kierunkiem na to, co się dzieje i na to, żebym ja miał czas, e, to jest też zaradą ludzi, którzy mają większe biznesy, delegowanie obowiązków e, przede wszystkim. E, ostatnio. Zatrudniłem właśnie pomoc do biura, gdzie zrzucam wszystko to, czego ja robić nie muszę, to tego nie robię. tak? Kolejnym etapem będzie zatrudnienie technologa, zrzucenie na niego wszystkich technologicznych obowiązków związanych z naszą produkcją i tak dalej, i tak dalej. Niedługo przyjdzie jakaś księgowa. Ja nie chciałbym pracować więcej niż 6 godzin dziennie. To jest taki mój target, powiedzmy, na najbliższe parę lat, żeby starać się pracować bardzo intensywnie. Ja przychodzę do pracy, ja nie rozmawiam ze swoimi pracownikami za dużo. Przychodzę rano, szybki obchód przez hale, co jak kiedy, krótkie spotkanie z kierownikiem, ja się zamykam i ja burza, mózg głównie po prostu wszystko tam kotłuję, Daję z siebie wszystko i postaram się po tych 6 godzinach wyjść. tak? Potem obiadek, jakieś tam spotkanie z żoną, z dziećmi. No i już przychodzi takie popołudnie luźne, natomiast ja w tych luźnych popołudniach nie umiem siedzieć i sobie patrzeć w telewizor. Ja muszę się coś gdzieś w coś angażować, muszę coś robić, muszę zdobywać jakąś nową wiedzę, muszę oglądać nowe maszyny, nowe technologie, nowe procesy. Strasznie lubię oglądać firmy z fabryk, z innych, okay. z innych nawet przedsiębiorstw, z innych branż. Interesują mnie maszyny, procesy, usprawnienia, technologie. To jest jakby taka pasja trochę można powiedzieć. No ja to właśnie e, tip dla wszystkich przedsiębiorców, którzy mają duże fabryki, duże e, maszyny czy parki technologiczne. Widzicie, jak co chcą ludzie oglądać i to ludzie z branży waszej, tego chcą oglądać. Jak wam tyle razy mówię, że warto kupić tego YouTube'a i go zacząć robić, robić mądre filmy, to nie pieprzę głupot, tylko naprawdę tak, tak jest. Ludzie, którzy się tym interesują, naprawdę są w stanie poświęcić wolne popołudnia e, na to, żeby, żeby oglądać ciekawe, angażujące, interesujące materiały. Dokładnie. Dobrze, Arturze, że nie będę przeciągał tego, tego, tej części rozmowy. Zapraszam Cię na trzecią, ostatnią, tą taką główną, czyli związaną z digitalem i narzędziami digitalnymi w przedsiębiorstwie. How I Met Your Client, czyli podcast, w którym zapraszamy przedsiębiorców i rozmawiamy na temat ich biznesów i rozwoju tych biznesów. E, przekazujemy praktyczne rady i porady dotyczące sprzedaży i marketingu, które mogą się przyda przydać w Waszych biznesach. Moim dzisiejszym gościem jest Artur Sobczyk. Cześć, Arturze. Cześć. E, Artur, właściciel firmy e, SOP Projekt firmy, która e, projektuje konstrukcje stalowe, e, skrawa i e, wycina scence. To. Dokładnie. Tak, tak się mówi. Wyczyna... Nie więcej, tak, Nie. Obróbka skrawaniem cence. Obróbka skrawaniem cence. Widziałem, że głupoty pieprze, jak, jak to mówię. Weź mi to opisz. Weź mi to opisz. Wiem, że jest. Skrawaniem cence. Co to jest to o skrawanie cence? To jest e, odwrotna obróbka do druku 3D. Czyli przy druku mamy przyrost, przy obróbce mamy jakby zabieranie tego materiału. Obrabiamy. Urabiamy ten materiał. A no to teraz rozumiem, obróbka cence. No to. Tak. Tak trzeba było od początku. Ja się wygłupiam. Dobrze, digital. Digital to trzecia część naszej rozmowy. Rozmawiamy o narzędziach digitalowych, które pomagają w przedsiębiorstwie. Z jednej strony są to narzędzia wewnętrzne do zarządzania często przedsiębiorstwem, które ułatwiają proces produkcji. A dwa, to są te narzędzia, które pomagają nam w promocji, w które pozwalają wyjść z informacją na temat naszej oferty i dotrzeć do naszej grupy docelowej. Które, które z tych narzędzi, SOP-projekt e, uważa za najważniejsze? E, jeśli chodzi o oprogramowanie, może od tego zacznę. E, zdecydowanie używamy programów do projektowania 3D na przykład. E, duża część rynku nie korzysta z tego, z tego oprogramowania. W, moim, w mojej opinii jest to zdecydowany błąd. Możliwość zaprojektowania każdej śrubki, każdego detalu, każdego szczegółu projektu, jakby dopina sprzedaż. A to macie też drukarki 3D? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale jest to kolejny kierunek, który rozważamy i chcielibyśmy w drug 3D wejść. E, przydałby się nam właśnie do realizacji projektów już tych e, B2C, mebli, szafek, różnych rzeczy, drobne jakieś Mam, mam dla Was fajnego partnera, taką firmę e, też z naszego biurowca, Creo, Creo 3. Okay. Pozdrawiam Mateuszów. E, oni właśnie na porcelanowej, tak, tak, ta, 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 okay. na porcelanowej mają też taką firmę, startup właściwie. Mm. I drukują elementy 3D. Dlatego też chciałem potem zapytać Cię o to, bo jednak obróbka i skrawanie Cence oraz druk 3D to są znaczy konkurenci na rynku. Czy konkurenci raczej nie? Powiem szczerze. Ale to przejdziemy do tego w ostatniej części. Słuchajcie, Dobra. jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy druk 3D wyprze obróbkę, skrawanie CNC, to posłuchajcie nas jeszcze w tej ostatniej części, czyli market. My przechodzimy do tych narzędzi digitalowych. Tak. Wspominałeś o programie Tak, to jakby mamy oprogramowanie, e, jedno z najlepszych tak naprawdę na rynku, które istnieje. Ja nigdy nie. Mam filozofię taką, że jeśli coś chcemy zrobić dobrze, to musimy mieć też dobre narzędzia. Inwestujemy sporo i w maszyny, ale inwestujemy też w oprogramowanie. Więc jakby projektowanie 3D, korzystamy z oprogramowania firmy Solidworks. Jest to światowy potentat w, no, w oprogramowaniu tak naprawdę. Druga rzecz, oprogramowanie maszyn. Możemy programować maszyny stojąc przy nich, pisząc kod, pisząc jakieś tam rzeczy. A możemy to zrobić pięć razy szybciej na oprogramowaniu zewnętrznym, na komputerze. Tak? Tu też była spora inwestycja korzystamy z oprogramowania firmy HyperMill, to jest chyba albo top 1, albo top 3 na rynku, w każdym razie sama, sama czołówka firm, które robią takie oprogramowanie, a w tamtym roku, i tak jakby to są te rzeczy technologiczne, tak, a w tamtym roku zainwestowaliśmy też dość sporo, już FERPA, e, jesteśmy małą firmą, ale nie widzę rozwoju dalszego tego przedsiębiorstwa, e, bez analizy finansowej, e, cały, całych przepływów które przechodzą przez tą firmę. No to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo bardzo rzadko się zdarza taka wysoka świadomość w, wśród przedsiębiorców, którzy jednak jeszcze nie są na tym etapie rozwoju, żeby, żeby same firmy do nich dzwoniły i sprzedawały RPA. Natomiast co, co ciebie popchnęło do tego, żeby się zdecydować? U nas tak? też nie dzwonili. To ja szukałem RPA. Okay. Okay. <laughs> Jesteśmy zdecydowanie za mali, żeby do nas dzwonili żeby nam chcieli sprzedać RPA. Co mną kierowało? Ja chcę spać spokojnie w nocy, żebym ja mógł spać spokojnie w nocy, to muszę mieć wszystkie informacje z mojej głowy wyciągnięte. One mają być w systemie, one mają być w innych narzędziach. Korzystamy też z Trello do organizacji takiej bieżącej rzeczy. Do... To jest taki mój przypominacz tak naprawdę, z różnego typu kalendarzy. Mamy kalendarz, w którym wpisujemy wszystkie przeglądy samochodów firmowych, jakieś ubezpieczenia. To wszystko musi prowadzić do tego, żebym ja miał ich jak najmniej na głowie mm -hmm. i żebym ja się skupił na tym, co jest najważniejsze: rozwój, inwestycje, kierunki dla nas, pozyskanie klienta, obsługa klienta, obsługa typowo projektu. Ja nie mogę biegać za jakimiś tam zaworami, czy on jest, czy on nie ma, czy on przyjechał, czy on wrócił. Za to, 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 ma, być, za to ma być odpowiedzialny system, w którym mamy wszystko rozpisane, mm -hmm. wycenione itd., itd. Nie lubię wracać kilka razy do tej samej rzeczy. Prosty przykład. Jak miesiąc temu pytałem, ile kosztuje rura, pytam o nią drugi raz za miesiąc, zaczyna mnie to drażnić. Nie? Chciałbym mieć historię tego, co kupiłem, kiedy, za ile, w jakiej ilości. Te analizy muszą być. Jeśli my chcemy rozwinąć przedsiębiorstwo, a ja chcę rozwinąć przedsiębiorstwo i, i, i mój plan był od początku jasny, ja nigdy nie mówiłem, że chcę być samozatrudnionym, ja zawsze chciałem zbudować przedsiębiorstwo i nie małe, e, no to muszą być do tego narzędzia. Bez tych narzędzi e, dużo firm ma 30-40 pracowników, i nagle się firma sypie, nikt nie wie, dlaczego ona jest nierentowna. Nie? Mhm. Czy my za dużo wydajemy, za, za, za krótko robimy. No, jest milion czynników, które wpływają na tą rentowność. Jeśli my nie umiemy tego policzyć, to skąd my mamy wiedzieć, czy my możemy zainwestować? Kiedy ja mam pewność, że to już jest dobry moment na zakup lasera, czy, czy nowej tokarki, czy nie? To, to trzeba określić, tak? Wspomniałeś, że chcecie y, urosnąć, czy, czy chcesz budować przedsiębiorstwo, do tego na pewno są potrzebne narzędzia digitalowe Ta. również związane z całą e, promocją czy dotarciem do nowych klientów. Nie. Wiem na pewno, że macie stronę internetową. Ta. Wiem, że korzystacie z nie, social mediów, ale tutaj, tutaj, tutaj nie będę łaskawy i od razu zapytam, jak tam na LinkedInie. Na, na, jeszcze <laughs> na Linkedinie. E, no tam słabo, tam nie działamy. Okay. Jeszcze. E, powiem tak, e, my zaczęliśmy od strony internetowej jakiś czas temu. E, no i Jaców oczywiście, tak? E, natomiast potem jakby przyszła świadomość e, związana z SEO. No i po kilku spotkaniach z różnymi ciekawymi ludźmi, wszyscy mówią, no że nie ma jakby świadomości waszej firmy, tak? E, nie macie social media nie ma was tu, nie ma was tam, no, strona niby istnieje, ale, ale co z tego, nie? Mhm. Strona nie żyje, e, stosunek kodu do treści jest żałosny. E, A stawialiście ją na Wordpressie? Czy? Tak, na Wordpressie, e, natomiast mówię, no, ja gdzieś się tego uczę, tak, to są jakieś etapy. E, ja już jestem świadomy, że ta strona kiedyś będzie całkowicie przebudowana, albo będzie zrobiona od nowa, tak samo jak jak innych rzeczy, które teraz Nie przebudowuję. Szanowni Państwo, nie przebudowujemy stron, robimy od nowa. <gry> Dokładnie, to będzie robiona od nowa. Eee, więc jakby ta świadomość rośnie. Eee, na ten moment no, ruszyliśmy z Facebookiem i, i z YouTube'em też. Stworzyliśmy ostatnio e, film promocyjny naszej firmy. Zatrudniliśmy do tego już też profesjonalistów, nie mhm. robiliśmy tego sami. Wyszedł świetnie, polecam wszystkim widzą, że sobie obejrzeli. Słuchajcie, tutaj w linku pod spodem będzie można zarówno tam uzostawić stronę internetową SOP projekt, jak i link do filmu promocyjnego, także będziecie mogli zobaczyć, ocenić. I oczywiście w komentarzach proszę powiedzieć, jak bardzo się podoba. Dokładnie. Eee, więc staramy się gdzieś w mediach pokazywać etapy naszej pracy. Jest na przykład kilka zdjęć, w których spawacz coś spawa. Coś produkujemy, potem jest chwila przerwy, i potem gdzieś tam za tydzień, za dwa jest jakiś gotowy, ciekawy produkt, nie? To jest jakby kontynuacja. Mamy też pomysł na stworzenie filmu e, z budowy silnika parowego, który już powstał i działa. O, Natomiast pomysł. E, jest e, problem taki, że marketing zacząłem później niż budowę silnika, więc nie mam wszystkich filmów fajnie nagranych sobie samej z krawaniem. E, ale na pewno możemy zrobić taki montaż jakby na stole ze wszystkich komponentów okay. i zrobić z tego powiedzmy dwa filmy montaż plus działający silnik i docelowo on ma też stać, bo to jest ważne jest to, że ten silnik jest dość precyzyjny, z tak? jednak silnikiem, więc muszą być jakieś tam tak. tolerancje zachowane i tak dalej. I docelowo ten silnik ma stanąć w naszej firmie gdzieś przy wejściu. Gdzie klient jak sobie wejdzie, naciśnie guzik, to, to, to ten silnik zacznie pracować. Ej, super, tak? naprawdę, ja nie mogę się doczekać, żeby was odwiedzić <grym> <grym> tak. uwielbiam takie zabawki. I, I to też chcemy gdzieś tam troszkę popromować, jest dużo pasjonatów i silników i po prostu obróbki z krawaniem. Ja nie mówię, że to ma trafić typowo do klienta, że, że ktoś musi na to popatrzeć i mówi nie no z tą firmą chcę współpracować. Nie do końca o to chodzi. Myślę, że chodzi o to, żeby pokazać, że lubimy ciekawe rzeczy, że czasem czasem robimy coś dla fanu, dla zabawy, a nie tylko dla kasy. Popatrz, bo zwróciliście uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Z jednej strony, jak prowadzimy kampanie reklamowe, adsowe, no to my wychodzimy do tego naszego potencjalnego klienta, użytkownika, my staramy się mu powiedzieć, hej, jesteśmy, taką mamy kreację, to robimy, weź zadzwoń, weź, weź, weź napisz do nas, kup coś od nas. Natomiast z drugiej strony, to o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli ciekawy content, którym chcesz wypełnić swoje social media, ciekawa strategia, w której dzielisz się treściami, z potencjalnymi użytkownikami, którzy mogą być zainteresowani Twoją ofertą, to jest raczej strategia jakaś długofalowa czy długoterminowa. Ty powiedz mi, czy faktycznie dostrzegasz, że na przykład Facebook w Twojej branży jest tym narzędziem, które jest odpowiednie, udało Ci się pozyskać kiedykolwiek jakiegoś klienta? Tak. tak? Udało nam się pozyskać klienta w pierwszym miesiącu od startu z, z publikacją treści na Facebooku. Nie był to jakiś klient wielki czy, czy, czy jakiś lukratywny. Mhm. Natomiast było jakieś drobne tam zamówionko, zrealizowaliśmy, potraktowaliśmy poważnie. Poszło, tak? Czy Facebook to jest dla nas kierunek? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to klientów. Pozyskania o. klientów. Myślę, że tak naprawdę nie. Mhm. E, natomiast on jest nam potrzebny do zbudowania świadomości, marki świadomości naszego istnienia, tak? Mhm. E, żeby, żeby ktoś widział, że my działamy na wielu płaszczyznach tego marketingu, nie? A nie, że tylko mamy stronę i tyle, czy, czy tylko się adcami reklamujemy, nie? E, natomiast tak naprawdę nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz, kto akurat e, korzysta z toalety z telefonem, przewija i... I wpadnie mu w oko ten, 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 ten nasz silnik, tak? Czy, czy, czy ten nasz film promocyjny. Zainteresuje go to. A może to akurat jest dyrektor w jakiejś firmie, tak? który lubi firmy z fajnym wizerunkiem, który lubi firmy, które nie tylko mielą stal i, i wystawiają faktury, tylko robią właśnie coś więcej. Powie komuś albo, albo puści linka, Ej, zobacz tego, nie? Tego nie wiemy. A Uważam, ile... że jest tu jakaś szansa. A ile lat już prowadzicie w lat, uh -huh. bardziej dni powiedział. Dni? <laughs> tak. Mówię, My marketing e, robimy od stosunkowo niedawna, okay. a, a Fejsa to już w ogóle od końcówki tamtego roku chyba e, zaczęliśmy tak, że tak powiem, agresywnie w tym kierunku działać, żeby, e, żeby jakieś tam treści publikować. To faktycznie jeszcze trudno czytać dane. Także... Dokładnie, dlatego potrzebujemy czasu. E, ale tak ze własnego doświadczenia powiem szczerze, że e, Raczej Google to jest dla nas właściwy kierunek. Ze względu na to, że to jest branża dość specyficzna mhm. i często ludzie jak coś, czegoś szukają, to muszą wpisać tą frazę jakąś nietypową, obróbka z krawaniem na przykład aluminium, mhm. czy obróbka elementów do jakiejś tam maszyny, tak? Ciężko jakby na, na, na tym Facebooku nas mhm. znaleźć, tak? Ale mhm. budowanie takiej świadomości marki Pokazywanie, że robimy troszkę więcej niż tylko, niż tylko obróbka, bardzo mi się podoba. Pamiętajmy o tym, że ten proces weryfikacyjny, jeżeli chodzi o klienta potencjalnego, jest wielostopniowy, wielu płaszczyznowo. To znaczy on wejdzie z reklamy acowej na stronę. Dokładnie. Zerknie na stronę zobaczy, co o mu się tam podoba, co mu się nie podoba, zobaczy, jak, jakie komunikaty do niego dotarły i często sprawdzi sobie Was tak. dalej. A nie ukrywajmy, że tym najczęstszym, nadal najczęstszym social, medium społecznym w internecie jest dalej Facebook. Z tak. tego co pamiętam, te ostatnie raporty z 2021 roku to ponad 20 milionów użytkowników w Polsce aktywnych. Także jest to bardzo dużo. Jasne, zdecydowanie. No, mieliśmy tu, nawiązując do takiej ciekawej sprzedaży, którą niedawno mieliśmy, na bardzo poważny i duży temat. Klient nowy, nie znamy się w ogóle, więc musiał nas znaleźć przez, poprzez reklamę. Stwierdził, że wie pan panie Arturze, ja bym chciał z wami zrobić ten interes, nie? A wie pan czemu? Ja wie nie. Panu dobrze z oczu patrz, ma pan zdjęcie na stronie, nie? <laughs> to jest bardzo no, miło, jesteś, nie? Jesteś brand hero marki. Tak, eee, ja tam, jasne, na ja, ja prowadzę przejrzysty i transparentny biznes i nie boję się jakby e, swoją osobą go w pełni reklamować, pamiętam, nie wstydzę się pamiętam, niczego. Więc... Pamiętam, jak dawno temu e, z mojego wspólnika nam, namawiałem, e, przy innym biznesie, bo, bo jeszcze poza agencją marketingową prowadzimy test Spring, czyli firmę, która zajmuje się testowaniem oprogramowania. Pamiętam, jak go namawiałem do tego, że trzeba zrobić sesję zdjęciową, Pracowników i ludzi, którzy pracują faktycznie przy projektach. Są no pobyt e, teraz. E, tylko nie, przy projektach i rozmawiają potem z klientami. Okay. E, I wymyśliliśmy taką sesję, która jest tak naprawdę odzwierciedleniem całego procesu e, współpracy z, z naszym klientem, czyli e, zdjęcia wpierw osoby, która nawiązywała z nim pierwszy kontakt, potem z nim przeprowadzała pierwszą rozmowę, czyli handlowca. Potem bardzo dużo zdjęć i, mojego wspólnika, który jest tej firmy. E, i który potem wykonuje audyt, a na samym końcu zdjęcia ludzi, którzy faktycznie w tych projektach potem są, do tych projektów są wdrożeni i, i pracują z klientami. I jak kręcił nos, jak mu się nie chciało. Jak, jak wielu też pracowników naszych współpracowników mówiło o tym, że oni tam nie lubią być na tych zdjęciach, tak. ale czas, zawsze będzie. Czas, czas jak to jak się to mówi, payback przyszedł bardzo, bardzo szybko. Bo po miesiącu pamiętam, taką rozmowę mieliśmy z klientem, który mówi, że jego przekonało to, że faktycznie na tej stronie, na tych wszystkich social mediach to mamy dokładnie tych ludzi, z których on potem widzi i z którymi oni rozmawia, nie? Właśnie. Czyli to my nie ściemniamy. To muszą być, tak. e, to muszą być ci ludzie, oni faktycznie u nas pracują w firmie i jemu się to podoba, bo rzadko, rzadko się to spotyka. Bardzo często ci ludzie są, albo jest jakaś duża rotacja w firmie i wtedy od razu wiadomo, że te zdjęcia nie odzwierciedlają rzeczywistości, Właśnie. albo to są jakieś stoki e, i to też e, nie, to nie wywołuje tej samej reakcji, którą, za którą powinny być odpowiedzialne takie budowanie świadomej Świadomej narracji marki z klientem. Dobrze, Arturze, ja Ci bardzo dziękuję. To nie koniec naszej rozmowy. Znaczy, można powiedzieć, że to jest koniec tej części właściwej. Ja Cię zapraszam do tej czwartej, ostatniej części. Czyli market, czyli rozmawiamy o rynku, o branży, taki off-top, w którym już poruszymy tematy związane zarówno z prowadzeniem firmy, może w Polsce, jak i z Twoją branżą. Na tą chwilę Ci bardzo dziękuję. Moim gościem był Artur Sobczyk, który jest właścicielem firmy SOP Projekt. Serdecznie dziękuję, Łukaszu. How I met your Client. Dziękuję również Wam za to, że byliście z nami dzisiaj. No i co? Do usłyszenia. Mam nadzieję, że wskoczycie na off-top i posłuchacie, co mamy do powiedzenia dalej. Na razie trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Łukasz Gamrot był waszym prowadzącym.